piątym, decydującym meczu o awansie do siatkarskiej elity katowiczanie pokonali 3-1 SMS PZPS Spała i wygrali pierwszą ligę. Wielkie, wielkie brawa za fantastyczny sezon. Wielkie brawa dla drużyny katowickiego BKS-u. W czwartym secie przy stanie 28-27 dla GKS-u piłka po ataku Fornala uderzyła w aut. Katowiczanie nie usłyszeli jednak, że sędzia odgwizdał dotknięcie siatki i w ruch poszły szampany. Aby wznowić mecz, potrzebna była przerwa, by usunąć musujący trunek z parkietu. Ostatecznie set zakończył się wygraną gospodarzy 32-30 i już nic nie stanęło na przeszkodzie do świętowania. Najważniejsze, że mogliśmy te szampany jeszcze raz otworzyć na spokojnie i jesteśmy na pierwszym miejscu. Mieliśmy przeciwnika najmocniejszego z możliwych. Ci chłopcy grają rewelacyjnie w siatkówkę. To jest przyszłość polskiej siatkówki. Jest mi troszeczkę szkoda, że nie triumfowali na koniec nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Natomiast no, to, co dzisiaj wytrzymali presję moi zawodnicy przy tym remisie, gdzie już praktycznie mecz był zakończony i musieliśmy wejść jeszcze raz z powrotem na boisko, no to szapoba. Bardzo się z tego powodu cieszymy. To był nasz cel. Być w czwórce, a dalej bardzo się cieszymy, że ugraliśmy złoto. 10 miesięcy walczyliśmy, jesteśmy Beniaminkiem, wygraliśmy po raz pierwszy pierwszą ligę. Fantastyczny sukces. Wspaniały mecz, wspaniały finał, 5 spotkań, 2 u nas, 2 wyjazdowe i dzisiaj w Katowicach postawiliśmy kropkę nad i. Jesteśmy dumni z naszych siatkarzy, z siatkarzy GKS-u Katowice, którzy w tak pięknym stylu, z taką walką, z takimi emocjami zwyciężyli w uchwale naszego miasta. I tego samego sukcesu życzę naszym piłkarzom z GKS-u Katowice, a może kiedyś także hokeistom, żeby zwycięstwa w Katowicach stały się normą. My jesteśmy szczęśliwi, mamy drużynę, która wygrała pierwszą ligę, marzymy o tym, żeby grali w plus lidze. To Katowice są kolebką siatkówki, w Spodku zawsze były najlepsze imprezy, mamy nadzieję, że ta siatkówka na najwyższym poziomie będzie w Katowicach. Wymiana elektrośmieci na sadzonki, warsztaty sadzenia roślin i pokazy sprzętu pomagającego utrzymać Katowice w czystości. Tak wyglądał kolejny leśny piknik rodzinny ekoodpowiedzialnie. Myślę, że wszyscy teraz staramy się ekoodpowiedzialnie podchodzić do otoczenia i to staramy się społeczeństwu przekazać, żeby rozumieli, czym zajmują się tak faktycznie leśnicy, czyli ludzie zajmujący się 30% powierzchni naszego kraju, żeby te działania były zrozumiane, żeby te działania były popierane przez społeczeństwo. Także staramy się tutaj razem z miastem Katowice o tym mieszkańcom Katowic przypominać. Impreza tradycyjna, tego typu imprezy są potrzebne takiej społeczności jak tutaj w mieście Katowice. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy odpowiadamy za stan środowiska, no ale nie wszyscy niestety dostosowujemy się do pewnych swoimi zachowaniami do tego, aby o to środowisko w odpowiedni sposób dbać.
Jest to ważna rzecz, ważna dla nas miasta, bo to wpływa na pewną atrakcyjność miasta, zarówno wśród mieszkańców, jak i inwestorów. My jako miasto Katowice szczycimy się pewnymi wskaźnikami, tym, że jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, tym, że straty wody mamy coraz mniejsze, ale na tym nie chcemy poprzestać. Przede wszystkim będziemy pokazywać lasy. Każde z nadleśnictw, nasza dyrekcja regionalna skupia 38 nadleśnictw, ale tutaj jest reprezentowane przez 6 i te 6 nadleśnictw pokaże swoją specyfikę. Będzie można się dowiedzieć czegoś o lasach, o zwierzętach żyjących w lesie, o gatunkach, które tutaj występują, o życiu żubra, o życiu głuszca, o produkcji sadzonek, jak je produkować, ile sadzonek co roku sadzimy, że okazuje się, że w Polsce sadzi się ponad 500 000 drzewek rocznie. I to o takich ciekawostkach, o rzeczach, które tak codziennie możemy gdzieś dotknąć podczas spacerów, chodząc po lesie, o tym będziemy opowiadać. Uczestnicy pikniku udowadniali, że ekologia jest nie tylko pożyteczna, ale również niezwykle fascynująca, a troska o przyrodę może być świetną zabawą. Tutaj prezentujemy różne formy wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej. Tutaj wytwarzamy energię elektryczną z roztworu 10% alkoholu. Tutaj mamy zabawki fotowoltaiczne. Tu jest elektrolizer, który rozbija wodę na wodór i tlen, który magazynujemy i potem ponownie wykorzystujemy go do wytwarzania energii elektrycznej. Zjawisko wytwarzania energii elektrycznej ze względu na transport ciepła z jednej strony zbiornika, na drugą stronę zbiornika i energię wiatrową. Pokazujemy, jak wygląda budowa budek lęgowych do ptaków. No, dzieci sobie sami budują, wbijają gwoździe, mamy wszystkie elementy przygotowane i każdy sobie może zbudować i wziąć do domu, powiesić samemu. To są akurat budki do sikorki. Dużo osób się zastanawia też, dlaczego podwójna jest ta deska. Deska jest podwójna przez to, że jak kuna na przykład chce wyciągnąć małe ptaki, no nie wsadzi, tak jakby palca. Jak była pojedyncza, to zegnie te wstawie, nie? A jak jest podwójna deska, no nie da się zgiąć po prostu łapy, nie zegnie, nie wyciągnie nic z tej budki. Wszystkie atrakcje były bezpłatne. Mam 24 lata, do szkoły chodziłem, byłem na wietrzmino. Nauczyłem się gotować, zamiatać, sprzątać, wycielać kurze. Teraz się uczę w takiej szkole przysiębiorczej do pracy numer 1 w Gdyni. Do ośrodka uczęszcza 127 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajmujemy się uczniami od trzeciego roku życia, to jest w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Nasi podopieczni mogą w ramach zespołu uczęszczać do przedszkola i do oddziału przygotowującego do nauki szkolnej. Później do szkoły podstawowej, do gimnazjum klasy 1-3 i szkoła przysposabiająca do pracy. Brałem udział w terapiach zajęciowych. Dzisiaj wycinałem. Marzę o pracy w kuchni. W warsztatach terapii zajęciowej osoby takie jak Marcin uczą się samodzielności, uczą się podstawowych czynności, które będą potem im potrzebne w życiu zawodowym i dzięki praktycznym zajęciom, dzięki zajęciom teoretycznym naprawdę do tej samodzielności dochodzą. Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z pracodawcami udaje się znaleźć pracę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykład w tej kawiarni pracują 4 osoby z niepełnosprawnością. Gdyńskie Partnerstwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie to sieć współpracujących ze sobą organizacji i instytucji. Cały patent polega na tym, że spotykamy się, współpracujemy i zastanawiamy się, jak wspólnie współdziałać na rzecz osoby z niepełnosprawnością, a także rodziny. To, co nie jest możliwe do wykonania z punktu widzenia szkoły lub warsztatu terapii zajęciowej czy innej placówki zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, okazuje się możliwe do wykonania, kiedy działamy wspólnie. Przyszłość, godność, akceptacja. Praca się opłaca. We'll be right back.
Mateusz zachorował, pierwsze objawy choroby pojawiły się w marcu 2014 roku. Okazało się, że jest to neuroblastoma czwartego stopnia. Okazało się, że jest to jeden z cięższych i bardzo mało poznanych do tej pory nowotworów dziecięcych. Nowotwór objawił się tym, że urósł guz na prawym nadnerczu i dał przerzuty do głowy, do szpiku kostnego, do kości. Także wyglądało to bardzo źle. Okazało się, że żeby była szansa na jakiekolwiek wyleczenie Mateusza, jest potrzebna po całym wyleczeniu podstawowym w Polsce tak zwana immunoterapia. W Polsce w tamtym czasie była absolutnie niedostępna. Kosztowało to pomiędzy 200 a 600 tysięcy złotych. Ja Mateusza uczyłam 2 lata. Najpierw zajęć komputerowych, potem historii. Jak zobaczyłam to 200 tysięcy, to sobie pomyślałam, dużo? Mało. Dużo, bo kto trzyma w kieszeni 200 tysięcy, a mało, no bo ludzie mają samochody za takie pieniądze, a ktoś wycenił jego życie. Postanowiłam, że my musimy tu w szkole coś zrobić. No i to, co zrobiłam, no to napisałam do wszystkich moich znajomych, bliższych, dalszych. Kontaktowałam się z Małgosią i postanowiłyśmy, że no coś trzeba dalej robić. Założyłyśmy profil na Facebooku. Takim rozpoczęciem tej akcji był nasz festyn szkolny. To był fajny przyjaciel, on umiał pomóc innym i dlatego my stwierdziliśmy, że mu też pomożemy, że nie zostawimy go w tej sytuacji samego. Ludzie z innych szkół przyjeżdżali, wiele fundacji, organizacji, takich jak kluby sportowe. Na pewno myśleliśmy, że mu trochę pomożemy, że zbierzemy pieniądze, ale na pewno nie myśleliśmy, że ludzie są aż tak hojni. Odpowiedzieli i celebryci, i aktorzy, i znane zespoły. Udało się uzbierać ponad 200 tysięcy złotych i to jest ogromna radość. Mamy nadzieję, że będzie sukcesywnie wracał do zdrowia i już wkrótce wróci do mury naszej szkoły. Choroba została całkowicie cofnięta. Akcja, która została przeprowadzona poprzez Małgosię i Agnieszkę, uratowała życie Mateuszowi. Gliwicka podstrefa KSSE to nie tylko kilkanaście tysięcy miejsc pracy, ale też nieustające inwestycje. Firma Kirchhoff Automotive świętuje 10-lecie działalności w gliwickiej strefie ekonomicznej. Przedsiębiorstwo jest częścią międzynarodowej grupy Kirchhoff, jednego z najaktywniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. 23 maja zaprezentowano nową linię technologiczną pracującą w unikatowej na skalę kraju technologii tłoczenia na gorąco. Jest to najnowsza technologia tłoczenia na gorąco z utwardzaniem materiału w procesie. I można powiedzieć cały czas unikatowa w Polsce, bo niewiele firm może się taką technologią poszczycić. Nowa linia mieści się w zmodernizowanej hali produkcyjnej o powierzchni około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Wartość zrealizowanej inwestycji wraz z nakładami na budynek i jego zaplecze to ponad 15 milionów euro. Dała ona nie tylko kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Dzięki tej inwestycji wzrosło również znaczenie gliwickiego zakładu na światowej mapie producentów podzespołów w branży motoryzacyjnej. Jak mówią przedstawiciele firmy, obecnie coraz trudniej spotkać na drodze nowy samochód, w którym jakaś część nie zostałaby wykonana w gliwickich zakładach. Linia HF1 o długości 60 metrów jest naszpikowana nowoczesną technologią. Piec rozgrzewa się do temperatury blisko 1000 stopni Celsjusza. Pierwszy zakład grupy w Gliwicach został uruchomiony w 2004 roku w hali wydzierżawionej od zakładów mechanicznych Bumar Łabędy. Szybko jednak została podjęta decyzja o rozwoju biznesu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach i budowie na jego obszarze nowego zakładu. Rozpoczął on swoją działalność w 2006 roku. Inwestycje, które zrealizowaliśmy w Polsce, począwszy od 1999 roku, w tej chwili gdzieś są w granicach 200 milionów euro. Gliwicki zakład jest ceniony w swojej branży. Ponieważ mówi się, że całość to często więcej niż suma poszczególnych części, dlatego gliwicki zakład dostarcza swoim klientom nie tylko pojedyncze elementy, lecz także złożone zespoły. Na przykład dla samochodów osobowych produkowana jest przednia i tylna podłoga, rama silnika, belki poprzeczne kokpitu, przednie pasy nadwozia, zderzaki oraz konstrukcja tylnego siedzenia. Wszystko to powstaje w oparciu o złożone procesy spawania i zgrzewania. Powierzchnia hal zajmowanych pod produkcję i logistykę w Gliwicach wynosi blisko 30 tysięcy metrów kwadratowych. Zakład zatrudnia ponad 600 pracowników i realizuje sprzedaż o wartości ponad 400 milionów złotych rocznie.
kasku to ja nie będę wyglądała za dobrze, bo chyba nikt nie wygląda dobrze w kasku. Tak? Nie, to jest bardzo fajny kask i bardzo dobrej klasy kask. Aleksandra I, który zrobił pierwsze ślimaki, które się pniły po burgundzku, nazywają, ale to nieprawda, to są ślimaki, które są wcześniej patroszone, gotowane w takim mocnym rosole, dopiero później wpadane do wyciszonych muszli, zaprawiane masłem. To są nasze początki. Polskie miniszki, największa firma w Polsce. Proszę pocestować panią prezydent tutaj, dobrze? Zrobię to. Zrobię z premedytacją.
pierwszy raz w Gliwicach obchodzimy Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Współorganizujemy je z Biblioteką Śląską w Katowicach oraz z Zarządem Śląskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 16 lat, od roku 2000, odkąd Biblioteka Śląska przyjęła funkcję Biblioteki Wojewódzkiej, organizujemy nasze doroczne święto w wybranej bibliotece na terenie województwa. Gościliśmy już w bardzo wielu miejscach, ale przyszedł w końcu czas na Gliwice, z którymi nam się bardzo dobrze współpracuje. Jest to bardzo ważna impreza, ponieważ bibliotekarze to są ci ludzie, którzy nam pokazują przecudny świat książki i światów tworzonych w książkach. W chwili obecnej mamy ogromny zalew literatury, mamy bardzo wiele tytułów, mamy reklamę tych tytułów i tak naprawdę bez przewodnika, który nam nie powie, co należy czytać, jakie książki są wartościowe, w jaki sposób należy rozumieć, w jaki sposób dobierać tę lekturę, to zaginiemy w tym gąszczu. Być może brak zrozumienia, brak chęci czytania wynika z tego, że ludzie czują się zagubieni, nadmiarem tytułów, nie wiedzą, co jest właściwie, co wypada, co nie wypada. Taka osoba, która wie, która z tym książką obcuje na co dzień, która ma przygotowanie, ona może być dla nas wsparciem i drogowskazem. W tym roku Śląskim Bibliotekarzem Roku została wybrana pani Marta Kryś, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Mamy bardzo ważną nagrodę, jest to nagroda imienia Józefa Lompy. Jest to nagroda honorowa, przyznawana przez Forum Dyrektorów Bibliotek Samorządowych Województwa Śląskiego. To jest nagroda w postaci statuetki, a w tym roku laureatką tak się złożyło, że również jest pracownica biblioteki w Gliwicach. Muszę powiedzieć, że w tym roku wszystkie, w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, nagrody zgarniają pracownicy biblioteki w Gliwicach. Jest mi niezmiernie miło, że nasza biblioteka zostaje nagradzana w tak wielu różnych kategoriach. Jesteśmy po okresie zmian, uważam, że bardzo dobrych zmian. Po tym okresie takich wielu niewykorzystanych szans wprowadziliśmy zmiany w zarządzaniu naszą instytucją kultury i dziś ten dzisiejszy dzień jest takim potwierdzeniem tego, że warto było. Na ostatniej sesji Rady Powiatu powrócił temat połączenia kolejowego z Berlina do Piły. Przypomnijmy, że niedawno w rozkładzie jazdy pojawił się nowy kurs, ale tylko z Berlina do Krzyża. Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko, w którym proszą marszałka, aby sejmik podjął decyzję o wsparciu finansowym tego zadania i przedłużeniu trasy o Wieleń, Trzciankę i Piłę. Ubolewamy, że rozmowy prowadzone w tej sprawie przez przewoźników zostały zerwane, a mieszkańcy północnej Wielkopolski tracą szansę na poszerzenie możliwości gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych czy turystycznych. Brak połączenia z Berlinem hamuje rozwój społeczny i gospodarczy nie tylko powiatu członkowsko-trzcianeckiego, ale i aglomeracji Piła i całej północnej części naszego województwa. Poprzedni pomysł zrobienia kolei do Berlina, od Torunia do Berlina, no był tak nie do końca merytorycznie dobrze rozpracowany, bowiem włączyły się tam województwo kujawsko-pomorskie, województwo lubuskie, ale województwo wielkopolskie o niczym nie wiedziało. Gminy się włączyły, Piła, miasto, inicjator i tak dalej, wszyscy fajnie, ale ponieważ to jest przestrzeń województwa wielkopolskiego, to województwo wielkopolskie, on powinien być partnerem do rozmów. Ale tak nie było. Bardzo dobra inicjatywa państwa, bardzo dobry pomysł. Właściwie wszystkie po kolei powiaty powinny z takimi uchwałami wystąpić, bo to jest bardzo mocne wsparcie potem dla Rady. Mamy argumenty, pokazujemy, że proszę bardzo, że to nie jest tak, że ktoś sobie tam wydumał, wymyślił, ale że jest taka potrzeba społeczna i gospodarcza. Podczas obrad Ryszard Dziedzic, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, podsumował pracę w okresie zimowym. Dość łagodna aura sprawiła, że drogowcy musieli interweniować zaledwie podczas 11 dni, a prace kosztowały 123 tysiące złotych, czyli połowę mniej niż poprzedniej zimy. Ryszard Dziedzic przypomniał też o dwóch największych inwestycjach drogowych planowanych do realizacji w tym roku. Na drogę Kamionki-Sokowo mamy zaplanowane kwotę 1 454 900 zł jako budżet całkowity, natomiast środki własne 1 91 175 zł i do tego gmina Lubasz 363 725 zł.
Jeżeli chodzi o drogę Stradun-Ścianka, planowany koszt całkowity to jest kwota 6 007 670 zł, z czego środki własne 5 207 670 zł i miasto gmina Ścianka 800 tysięcy. Na obydwa te zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tej chwili są one u marszałka na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Miłym akcentem była wizyta na sesji utytułowanej judoczki Pauli Kułagi oraz jej trenera Józefa Jobka. Pochodząca z Lubasza zawodniczka TDK judoczcianka kilkanaście dni wcześniej dołożyła do swojej bogatej kolekcji Puchar Europy zdobyty na zawodach we Włoszech. Przed Kułagą, obecnie studentką PWSZ w Pile, bardzo napięty kalendarz, a utrzymanie świetnej formy w kolejnych latach ma zaowocować spełnieniem sportowych marzeń, czyli występem na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Ten rok może być przełomowym w sensie osiągania wyników sportowych, bo jeszcze ma eliminację do Mistrzostw Europy, Puchary Europy, które będą... Za chwilę pojedzie do Kowna, bo już 7 maja do Kowna. Później ma następny puchar w Pradze i później jeden w Gdyni, w Polsce czy w Berlinie. Bo jak Państwo musicie wiedzieć, że ona zdobywa punkty, a za te punkty później albo się kwalifikuje na Mistrzostwa Europy, albo nie. Mistrzostwa Europy są w miesiącu wrześniu w Maladze. I to jest docelowy turniej jej w tym roku. Nie ukrywając, że także na początku lipca jest turniej bardzo ważny. Pierwsze Igrzyska Młodzieży Europy, które odbywają się w Chorwacji. Najważniejszym sensem wszystkiego w uprawianiu sportu jest cel, który pani sobie przed sobą stawia. I wówczas ciężką pracą można go osiągnąć. Dumny jest powiat Czankowsko-Trzcianecki. Dumny jest klub i Trzcianka TDK Judo Trzcianka. Ale również dumna jest ziemia lubaska, z której pochodzi pani Paula Kułaga, dokładnie z Lubasza. O tym też należy powiedzieć, bo korzenie każdego z nas są określone i zawsze wracamy do własnych korzeni. Bardzo serdecznie gratuluję. Podczas 18 tej kadencji sesji radni przyjęli także informację o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance za 2015 rok, podjęli uchwałę dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie oraz wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W punkcie uchwał dokonali natomiast drobnych zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-36.
Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury swój Dzień Dziecka miały dzieci ześwietlić środowiskowych działających na terenie gminy przy szkołach i parafiach. Dzieci mogły obejrzeć film, otrzymały również słodkie upominki. Najmłodszym towarzyszył prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Prezydent złożył dzieciom życzenia w związku z przypadającym na 1 czerwca Dniem Dziecka. Witam wszystkich serdecznie, szczególnie ciepło witam najmłodszych. Cieszę się, że w przededniu Waszego Święta mogę być tutaj dzisiaj z Wami. Z okazji Dnia Dziecka chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pogody, ducha, a także w dniu dzisiejszym udanego seansu i miłej zabawy, a wspólnie z urzędnikami Urzędu Miasta przygotowaliśmy dla Was także słodki poczęstunek. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Dzieci wychodziły z kina zadowolone i uśmiechnięte. Był to dla nich niezapomniany dzień. Upominki i bezpłatną projekcję filmu sfinansowała gmina. To jest nasza kluczowa impreza, taka, z którą wychodzimy do mieszkańców, do studentów, do dzieciaków, którzy uczą się w pobliskich liceach czy gimnazjach. Kluczowa dlatego, że przedstawiamy no właśnie zmaterializowaną formę innowacji. Wszystkie stoiska są tak dobrane i wszyscy wystawcy są tak przygotowani, aby pokazać fizyczny model, fizyczny prototyp, produkt, nad którym pracowali. My bardzo wysoko sobie cenimy, że istnieje wiele jednostek uczelni, jak i studenckie koła naukowe, które mogą tutaj zaprezentować swoje osiągnięcia. To są często bardzo spektakularne osiągnięcia i traktujemy to jako takie praktyczne pokazanie, że zarówno realizacja misji uczelni w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak i realizacja w zakresie kształcenia studentów na odpowiednim poziomie przekłada się na takie konkretne efekty. No to jest sztandarowa impreza dla miasta Gliwice. Jesteśmy miastem nauki, przemysłu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nowoczesnej nauki, nowych technologii, innowacyjności. I właśnie Technopark, który został powołany po to, aby zająć się transferem nowych technologii od nauki, od Politechniki Śląskiej do przemysłu, organizuje tradycyjnie już, bo to są siódme dni nauki i przemysłu, propaguje tą ideę powiązania właśnie rozwiązań naukowych z praktyką. Chcieliby w jakiś sposób się zareklamować jako Technopark, to był początek, żeby społeczeństwo mniej więcej wiedziało, co się tutaj dzieje. Druga rzecz, mamy tutaj Politechnikę Śląską, jest udziałowcem Technoparku, żeby pokazać społeczeństwu, co ci naukowcy robią, a w takiej formie przyjaznej, takiej przystępnej. Wreszcie, żeby młodzieży pokazać, co się tu dzieje, żeby przyszli do nas na studia. Czyli tych jak gdyby zadań było więcej, no i wreszcie, żeby ci przedsiębiorcy mogli znaleźć jakieś nowe, interesujące technologie. Także takie były jak gdyby przesłanki do rozpoczęcia tej imprezy. Bardzo cieszymy się, że jest tu tak wiele młodych osób, bo to świadczy o tym, że po prostu przyszłość jest tu.
Za nami 25. sesja Rady Miasta. Sesję tradycyjnie otworzył przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik. Zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka przedstawił sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. Radni jak zawsze pytali, interpelowali w sprawach dotyczących miasta. Radny Marcin Piętak dokonał swego rodzaju podsumowania dotychczasowej pracy prezydenta i jego pracowników. Było to krytyczne wystąpienie. Prezydent odpowiadał, że Skarżysko wychodzi na prostą. Nie ma sytuacji, jaka miała miejsce za poprzedników, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość wspierało byłego prezydenta Romana Wojcieszka. Wypłaty są wypłacane w terminie, zobowiązania wymagalne opłacane na bieżąco, pojawiają się nowe miejsca pracy. Nie wiem, czemu mają służyć takie wystąpienia, mówił do radnego Piętaka zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński. Janusz Ordyński pytał o możliwości postawienia przystanka autobusowego naprzeciwko spółdzielni mieszkaniowej i zabudowania przystanku na ulicy Okrzei naprzeciwko poczty. Prezydent zapewnił, że sprawdzi, jakie są możliwości wprowadzenia takich rozwiązań. Mariusz Bodo pytał o możliwość zatrzymywania się autobusu linii numer 10 przy cmentarzu w Skarżysku Kościelnym. Decyzja jest pozytywna, ustaliliśmy to wspólnie z wójtem Skarżyska Kościelnego. Autobus będzie się tam zatrzymywał, zapewnił prezydent Konrad Kronik. Grzegorz Łapaj zwrócił uwagę na bałagan panujący przy pojemnikach, gdzie wrzuca się używaną odzież. Pojemniki należą do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Będę rozmawiał z właścicielami pojemników, ale to nie jest wina ani właściciela, ani miasta, tylko wandali, którzy demolują i niszczą, powodując bałagan. Radny Łapaj pytał również o ławki na Bernatce, które zostały zabrane do remontu. Ławki wrócą do połowy czerwca, odpowiadał zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński. Kolejna interpelacja radnego dotyczyła złej jakości wody na Boże. Faktycznie była tam awaria spowodowana przez jednego z mieszkańców, co doprowadziło do tego problemu. Jeżeli są jeszcze miejsca, gdzie ten problem pozostał, prosimy o sygnały, będziemy na pewno interweniować, zapewnił prezes Skarżyskich Wodociągów Łukasz Żuchowski. Wiesław Szwajewski poruszył problem pozostawionych na parkingach wraków samochodów, które niepotrzebnie zajmują miejsce. Znamy ten problem, mają go wszystkie samorządy. Będziemy analizowali i szukali rozwiązania tego problemu również pod kątem prawnym, odpowiadał prezydent. Konrad Wikariusz zwrócił uwagę na problem parkingu przy bloku na ulicy Mickiewicza 16. Parking stworzony dla mieszkańców bloku często służy osobom przyjeżdżającym na zakupy do położonych tam obiektów handlowych. Mój poprzednik mimo dobrej woli również miał ten problem. Będziemy rozmawiać ze spółdzielnią mieszkaniową i szukać rozwiązania, odpowiadał prezydent. Druga interpelacja radnego dotyczyła skweru Staffa przy Miejskim Centrum Kultury. W nocy jest on nieoświetlony, co sprzyja aktom wandalizmu. Weźmiemy to pod rozwagę w godzinach nocnych, przynajmniej w części doświetlimy ten skwer, mówił prezydent. Artur Mazurkiewicz pytał, czy w związku z faktem, że w drodze przetargu nie wyłoniono odbiorcy śmieci, grożą nam podwyżki za śmieci. Zakładaliśmy, że może być problem z wyłonieniem wykonawcy, ale nie ugniemy się i nie zaproponujemy większej kwoty za odbiór śmieci. Zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy nie musieli płacić więcej za odbiór śmieci, odpowiadali prezydenci. Druga interpelacja radnego dotyczyła skrzyżowania Krajowej Siódemki z drogą nizinną i główną. Są wypadki, w pobliżu jest szkoła, ciężko włączyć się do ruchu, mówił Artur Mazurkiewicz. Były już interwencje mieszkańców, będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniem tego problemu, odpowiadał prezydent. Nagroda za budowę roku 2015 przez Związek Inżynierów i Techników Budownictwa została przyznana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Głównym Nadzorem Budowlanym. No jest takim rzeczywiście uwieńczeniem tej pracy no całego zespołu GIK-u, ale nie tylko, również projektanta i wykonawcy, bo trzeba powiedzieć, że budownictwo to jest gra zespołowa i tutaj no, liczy się zespół ludzi, którzy przy tym całym przedsięwzięciu pracował i to jest dla nich ta nagroda. To była inwestycja inżynierska na światowym poziomie. Tak? Tutaj mieliśmy już od samego początku, od samych suchych wykopów, aż po wyposażenie tego tunelu, to naprawdę dla inżyniera to było olbrzymie wyzwanie. Natomiast jeżeli w ogóle można mówić o jakichś upadkach, no to przede wszystkim związane były z przedłużeniem terminu. Natomiast przedłużenie terminu związane było z pewnymi decyzjami, które zostały podjęte na skutek zwiększenia bezpieczeństwa budowy. Tutaj została zmieniona technologia wykonania przejść poprzecznych, jak również kwestie związane z upadkiem konsorcjantów, które też miały wpływ na realizację zadania. Jeżeli chodzi o samą budowę, to ona rozpoczęła się w 2011 roku, pod koniec 2011 roku i trwała do kwietnia 2016 roku, czyli niecałe 5 lat. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta budowa to jest jakby uwieńczenie wszystkich
zadań inwestycyjnych realizowanych przez GiG. Przez budowę przewinęło się ponad 5 tysięcy osób, natomiast no, w różnych okresach jednocześnie pracowało do kilkuset tysięcy, do 500 tysięcy osób na budowie. W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku miała miejsce nietypowa lekcja bezpieczeństwa w postaci widowiska słowno-muzycznego. Nie daj się zabić, życie jest zbyt cenne. Inicjatorem przedsięwzięcia był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Kielcach wspólnie z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach kampanii edukacyjnej. Do uczestnictwa w lekcji zaprosił rzecznik prasowy Skarżyskiej Policji Damian Szwagierek. Spektakl był skierowany do uczniów szkół średnich oraz młodzieży w wieku gimnazjalnym. Widowisko w reżyserii Marka Tercza przedstawia tragiczne następstwa brawurowej jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Na widowni zgromadziło się 440 osób. Oprócz zaproszonej młodzieży zasiedli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Skarżysku, pierwszy zastępca komendanta powiatowego Policji w Skarżysku, młodszy inspektor Dariusz Dębowski oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości wśród młodych osób na tragiczne skutki jazdy pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. ...29 maja w niedzielę o godzinie 12 zapraszam wszystkie dzieciaki z Ostrowa Wielkopolskiego na Ostrowski Rynek. Tu przed ratuszem przygotowaliśmy dla Was mnóstwo fantastycznych atrakcji, jak co roku, ale w tym roku będą jeszcze nowe, takich, których nie znacie. Przyjdźcie zatem koniecznie w niedzielę 29 maja tu na Ostrowski Rynek przed Ostrowski Ratusz. Będę na Was czekała. Wspólnie będziemy się super bawić. Do zobaczenia!